No i ciekawe, czy to w ogóle coś jest, czy nie ma? Nie ma się nic. O, jest. Nie ma się nic. O, jest. No. Kto czekał, to się doczekał. Nie wiadomo, czy ktoś czeka. Ale to nieważne. Dzisiaj, wbrew pozorom ważny dzień. Zwierciadełko mamy. Ostre i mocne. I takie, trochę inne już w tym czasie, który, można powiedzieć, mamy liczony. Od zimowego przesilenia te wszystkie białe kiny, których doświadczamy, one pozwalają, można powiedzieć, wyzbyć się, jak tu szaman mówi, ech, czy kolejn, czy popatrzeć, sprawdzić, na ile, jeśli w ogóle postrzegamy te mechanizmy obłędu, jak to szaman nazywa, na ile się od nich nie tyle uwolniliśmy, co na ile je zastąpiliśmy innymi mechanizmami, bo czymś je trzeba zastąpić. Albo na ile świadomie ich używamy, bo możemy ich teoretycznie nie zastępować, a ze świadomością używać. Choć jeśli są w jakiś sposób dysfunkcyjne, czy nam nie służą, no to trochę jest to bez sensu ich używanie. No chyba, że tak jak szaman mówi, robi się to ze świadomością, z tym, że czasami niektóre mechanizmy ciężko ze świadomością używać, to znaczy ich używanie raczej o świadomości nie świadczy. No i tyle. Więc generalnie to tak bardziej wygląda. Więc są to specyficzne właśnie kiny. Wydawałoby się, że działa to tak samo, a jednak jest to mocno inaczej. Przy okazji to nie tylko jest kwestia tych białych kinów, tylko tego okresu następuje wyrzut mocny pamięci komórkowej przez ciało, bo bardzo wiele mechanizmów, które są mechanizmami umysłu, które porządkują w pewien sposób, czy programują czy jeszcze inaczej można powiedzieć, służą do tworzenia rzeczywistości, której doświadczamy, jest zapisane w ciele, w tej swojej pierwotnej warstwie, a jeśli nie w pierwotnej, to kiedy się ich pozbywamy, to one przez ciało potrzebują się uwolnić, tak jakby ich droga wyjścia była przez ciało. To można taką analogię znaleźć, że kiedy chcemy opuścić dom czy jakiś budynek, to wychodzimy przez drzwi, a nie przez ściany czy przez komin. Tutaj tymi drzwiami specyficznymi jest ciało i ta analogia jest dość tutaj w tym czasie mocna, aktywna. Co? Ponieważ Ola przypomniała o rozświetleniu, o którym szaman mówił, a w zasadzie zostało nam 2 dni, bo pojutrze, czyli kiedy zacznie się fala gwiazdy, bo dzisiaj mamy za chwilę już ostatni dzień, a dziś przez ostatni właśnie białe
zwierciadełko jeszcze szaman zdąży, a w zasadzie po to właśnie nadaje tą audycję, żeby to podkreślić. Niektórzy będą to słuchać jutro, ale de facto można tak powiedzieć, że mimo że dzień trwa, dzień, czyli 24 godziny, to można powiedzieć, że mamy taki poczwórny poślizg w tym 40-dniowym okresie, zupełnie tak jak odpoczynek pomiędzy etapami praktykowania pierwotnych kodów źródła. Po 40 dniach były 4 dni przerwy w pewien sposób. Tutaj mamy 40 dni i takie 4 dni dodatkowe na kalibrację. Zaznacza szaman, że to nie są jakieś prywatne wymysły szamana, tylko to zdaje sprawozdanie z tego, na ile, czy opowiada wam o mechanizmach przestrzeni, które w tym czasie się dzieją, które są w zasadzie no, prawie że nie do odczytania. Można je odczuć jak najbardziej, natomiast z perspektywy no, mechanizmów są praktycznie bardzo trudne do odczytania przez człowieka. Szaman jako istota przestrzeni ma naturalną zdolność do od jakiegoś momentu, bo zanim zdał sobie sprawę z tego, to minęło wiele, wiele lat. Ale kiedy zdał sobie z tego sprawę, no to jest to naturalna jego zdolność odczytywania mechanizmów przestrzeni. Co nie znaczy też, że w każdym momencie i do wszystkiego jest dostęp, bo to by było zupełnie bez sensu. Ale o tym może kiedyś indziej będzie mówił. Natomiast właśnie jeszcze raz powtórzę, że taką czterodniową kalibrację, można powiedzieć, mamy do tych 40 dni. One są bardzo ważne. Dlaczego one są ważne, to pewno jutro szaman w audycji powie bliżej, bo może mu się uda przedstawić wam taki model nie tylko mówiony, ale chociaż no zobaczymy, jak to będzie, jak nie zrobi innego, to będzie model mówiony. W każdym bądź razie fajniej by to było chociaż narysować albo jakiś model. Może przyjdzie coś, co może służyć za ten model w ciągu dnia. Szaman znajdzie, zobaczymy. Bo wtedy byłoby to łatwiej zrozumiałe. Natomiast no, ta wyobraźnia przestrzenna, szczególnie taka trójwymiarowa, nie u wszystkich jest no, na tyle działająca, żeby tego używać, a ten model i ten mechanizm de facto jest mocno, bardzo ważny. On służy, czy umożliwia, można powiedzieć, rozświetlenie, czyli teraz właśnie wchodzimy w taki czas rozświetlenia. To jest taka dosłowna metafora, tak to nazwijmy. No, rozświetlenie następuje na bardzo głębokich, strukturalnych poziomach istoty. Jest to rozświetlenie, można powiedzieć, komórkowe, jest to rozświetlenie na poziomie DNA, jest to synchronizacja no, z pierwotnym potencjałem, tak to można powiedzieć, czy aktywacja pierwotnego potencjału, jak to jest zawarte w pierwotnych kodach źródła. One też po to
po to przyszły. Niedługo będzie rok, no ale to jeszcze trochę, jak one zostały tutaj zapodane na przestrzeń właśnie po to, żeby umożliwić poprzez swoistą praktykę, no, mieć możliwość żeby inaczej ci, którzy je praktykują, mieli większą szansę i możliwość na właśnie uaktywnienie tego pierwotnego potencjału na każdym poziomie strukturalnym przejawiania się istoty. No i tutaj też pojawia się taki dodatkowy, można powiedzieć, możliwość z jednej strony, a z innej strony można na to patrzeć jak na konieczność, że ponieważ jest to praktyka, w stosunku do której, no, mimo że wiele osób w stosunku do słuchaczy szamana, zaznaczam, te pierwotne kody źródła praktykuje, ale można powiedzieć, mimo że jest to praktyka dość totalna, to szaman nie mówi od siebie, tylko patrząc na te treści, które i spostrzeżenia wasze, które macie w związku z praktyką, którymi się dzielicie z szamanem. Oczywiście to szaman mówił na samym początku, że jest to taka praktyka totalna, ale ze względu na to, że można powiedzieć, mimo że praktyka mogłaby wywołać efekt totalny, czyli no, zmaterializować się wręcz zgodnie ze swoją treścią, ponieważ ma bardzo treść głęboką i jednoznaczną, to z różnych powodów się to nie zadziewa. Jednym z tych powodów jest to, że pierwotne kody źródła przerabiają przestrzeń, czy można powiedzieć, przywracają ją do pierwotnej formy w sposób od wewnątrz na zewnątrz. Natomiast większość, a w zasadzie wszyscy, którzy praktykują te kody, no, robią to trochę w innym kierunku. To znaczy robią ją trochę od zewnątrz do środka, co nie jest zupełnie tym samym, a mianowicie polega to na tym, dzieje się tak dlatego, że większość treści związanych z pierwotnymi kodami źródła jest katalizowana, czy w pewien sposób analizowana również przez umysł. A umysł w tym momencie jest elementem zewnętrznym. Nie jest integralną, można powiedzieć, częścią czy rdzenia istoty. W stosunku do rdzenia, czyli do tych obszarów, które mają na powrót zostać aktywowane, są to głębokie obszary komórkowe, jest czymś zewnętrznym. Natomiast aby ten proces mógł zadziać się w pełni, to potrzeba aktywacji
wewnętrznej, uwolnienia, pozwolenia, dziania się, czy pozwolenia, żeby to mogło się wydarzyć. Bardzo trudno jest to powiedzieć słowami, ponieważ właśnie słowa docierają, czy płyną od tego, kto je wypowiada w tym momencie, od szamana, do każdego z was, do odbiorcy tych słów, poprzez umysł. I trudno jest pominąć ten właśnie, jak to szaman nazwał, zewnętrzny element, który te treści katalizuje i przetwarza i usiłuje dopasować do czegoś, do czego dopasować tych treści nie można, ponieważ te treści nie są własnością umysłu, tylko własnością, można powiedzieć, każdej najdrobniejszej komórki w ciele. I na poziomie fizycznym, i na poziomach bardziej subtelnych. Właściwością komórek, czy komórek, przestrzeni pola istoty, właściwością rdzenia, jakbyśmy go nie postrzegali. I nie będzie go tutaj szaman opisywał, choć można by się pokusić o jakiś głębszy opis, czym jest rdzeń istoty, ale w tym momencie nie ma to żadnego znaczenia, na pewno nie jest on umysłem. Więc ponieważ te wszystkie zależności zachodzą, no to dobrze jest na koniec, czy w tym momencie, zdać sobie sprawę, że przy praktykowaniu pierwotnych kodów źródła dobrze by było pozwolić, żeby właśnie to rozświetlenie, czyli w pewien sposób aktywacja tego pierwotnego potencjału każdej komórki, bo głównie tutaj o to chodzi, choć oczywiście jest to tylko jeden z elementów, następowało od środka. Natomiast czy nie tyle z pominięciem umysłów, ale umysł w tym momencie powinien co najwyżej rejestrować i to niespecjalnie w sposób ingerencyjny ten proces, co jest siłą rzeczy stosunkowo trudne. Moi drodzy, co może szaman zrobić i jak to przybliżyć, to po prostu powiedzieć tyle, że afirmacja czy recytacja, jakbyśmy to nie nazwali, czy praktyka pierwotnych kodów źródła powinna przebiegać w taki sposób, żeby to każda komórka, na ile ją jesteście w stanie poczuć, zobaczyć, no w zasadzie trudno tutaj jeszcze coś dodać, bo w tych dwóch słowach raczej się to mieści, powinna te kody recytować. A to, że one na końcu wydobywają się otworem gębowym w postaci słów i dźwięku, to jest tylko efekt uboczny tego, że w zasadzie płyną one, czy wydobywają się z każdej najmniejszej komórki ciała. Oczywiście w tym procesie na początku niekoniecznie będzie to takie oczywiste i łatwe do wykonania. Natomiast to może dla niektórych trochę abstrakcyjnie brzmieć, ale w taki sposób, czy tak może szaman jedynie przybliżyć tą ideę.
Być może jeszcze trochę więcej powie na ten temat jutro. Natomiast istotną rzeczą jest to, co mówiłem wczoraj czy przedwczoraj, już nie pamiętam, w audycji, że istotną częścią praktyki jest również dzielenie, podzielenie się nią. Można tak to również postrzegać, że te, czy to dzielenie się jest możliwością, która istnieje po to, żeby ci, którzy będą praktykować w pewien sposób po nas, po was w tym momencie, czy za waszą sprawą, tak to szaman, czy się coś zawiesił, za waszym jak gdyby, za waszą inspiracją, z waszej inspiracji, wykonają w pewnym sensie za was czy dla was, oczywiście wykonując dla siebie, ale uda im się wykonać to, co nie udało się wam. Być może właśnie z takiego powodu, że będą mieli to w inny sposób przedstawione, bo trudno oczekiwać, że wszyscy wrócą do którym, z którymi się podzielicie kodami i będą odsłuchiwać szamana wtedy, kiedy te kody przychodziły, i praktykować w taki sposób, w jaki to było zoptymalizowane w pewien sposób dla was, dla tych, którzy mogli się z tym zatknąć w tej pierwszej, pierwotnej fazie. I z tego powodu właśnie będą te możliwości, o których, które szaman w sposób taki, na ile jest w stanie to obgarnąć i zawrzeć w słowach dla was, być może kiedy to samo, ten sam proces będzie przebiegał między wami a tymi, którzy będą to dalej w pewien sposób tą pochodnię nieść, tak to się symbolicznie czasami mówi, to stworzą się nowe możliwości, bo o nie tutaj chodzi, które właśnie zostaną te nieciągłości, które być może, których być może nie udało wam się przepracować, zostaną przepracowane przez tych, którzy będą robić to dalej. Taka jest mechanika przestrzeni i można powiedzieć mechanika postępu ewolucyjnego, a ponieważ no, tutaj nie funkcjonuje w zasadzie nikt z was jako pojedyncza istota, tylko wszyscy z was funkcjonują tutaj jako istoty społeczne, obojętnie jakby się chcieli z tego społeczeństwa wyekstrahowywać, niektórzy, bo być może tacy są. To jest tylko proces chwilowy, który raczej jest takim ślepym zaułkiem, z którego się dobrze jest wycofać, bo można w nim tkwić dość długo i niekoniecznie on jest mocno postępowy, bo bez względu na to, jakby się chciało przedzierać tym właśnie tą indywidualną ścieżką, to w którymś momencie i tak dojdziemy do takiego miejsca, w którym trzeba się wrócić, bo ten, kto faktycznie przedziera się ścieżką czy inaczej powiem,
Kiedy indywidualny strumień życia przejawionej w ludzkim ciele istoty rozwija się ze swojej woli i decyzji w sposób, to będzie trochę masło maślane, ale nie bardzo się to da inaczej powiedzieć, w sposób indywidualny, to nie wyekstrahowuje się z przestrzeni życia społecznej czy rzeczywistości, w której się przejawia w fizycznym ciele. Bo jeśli się to dzieje, no to można powiedzieć, wchodzi na ścieżkę izolacji, z której prędzej czy później trzeba się wycofać. Można tam poczynić znaczne postępy i przepracować, jak to szaman mówi, wiele treści. Natomiast prędzej czy później i tak trzeba tą ścieżkę opuścić i nie da się z niej przeskoczyć na tor równoległy, tylko trzeba się cofnąć poniekąd i oczywiście wiele rzeczy może być przepracowane i wtedy ta, kiedy się wrócimy, droga będzie dużo szybsza, ale z pewnością nic tutaj na tym poziomie przejawiania się w tej rzeczywistości, w której jesteśmy tylko jednym z elementów, nie zostanie opuszczone przez to. Najwyżej łatwiej nam to przyjdzie. To rozróżnienie, zrozumienie, rozpoznanie tego wcale wbrew pozorom nie jest takie oczywiste i takie łatwe. I bardzo często w rozwoju świadomości są to takie etapy, jak byśmy się poruszali na jakimś wahadle. I tak z jednej strony na drugą się wahamy i w różnych miejscach tylko tego cyklu jesteśmy. No i jak to wahadło? Raz jest u góry, raz jest na dole, a raz jest z jednej strony, raz jest z drugiej strony. No i takie to są właśnie metafory, żeby to wam bliżej przybliżyć. Na tyle, na ile to szaman na tą chwilę uważa, że może być wam pomocne. Dobrze by było zdać sobie z tego sprawę. Oczywiście to nie wchodzi w żadną kolizję z tym, co dzieje się na przestrzeni, z tym, że można powiedzieć, mamy de facto już dwie odrębne rzeczywistości. Jedną rzeczywistość, w której w zasadzie żyjemy tutaj wszyscy jako ludzie na tej planecie, drugą rzeczywistość jako tą, w której żyje no bardzo, bardzo nieliczna garstka ludzi i to jeszcze mocno, mocno nie w pełni możliwości i w pełni przejawienia. Natomiast no coraz więcej osób przechodzi z możliwości tylko samych potencjałów na taką możliwość aktywną w pewnym jakimś zakresie. Na początku wąskim, no powiem tak, o szerokim to mówić nie będę, gdyby on był szeroki nawet dla niewielkiego promila istot, to ta rzeczywistość, której doświadczamy, no by funkcjonowała zupełnie inaczej i niekoniecznie
trzeba by tyle mówić o tym, jak to się ludzie budzą, co z perspektywy szamana no, jest taką no, specyficzną retoryką. Jak się to budzenie odbywa, no, będziemy to obserwować i nie ma sensu z perspektywy szamana się szerzej na tą chwilę do tego odnosić, ale nie do końca bym ten zachwyt, który taki jest powszechny, na przestrzeni podzielał. No ale szaman wciąż czeka na ten moment, w którym jego słowa się niekoniecznie będą weryfikować. Wcale z tego powodu cierpieć nie będzie, będzie wręcz zadowolony, że uzysk całego procesu był dużo większy niż jakieś chwilowe widzenie czy wydawanie się go. Także moi mili, wracając do początku, to możliwość rozświetlenia się od wewnątrz, jutro to szaman postara się przybliżyć, jest bardzo istotną częścią procesu, w którym wchodzimy. W pewien sposób jest to możliwość czy potencjał nieunikniony, natomiast na ile będzie i jak się manifestował i na ile ludzkie istoty, również wy będziecie w stanie z tego skorzystać, no to czas pokaże. I tutaj się tego niespecjalnie, ani się nie za bardzo to da przyspieszyć, ani nie za bardzo da się to wspomóc, bo i tak można powiedzieć, kiedy to rozświetlenie następuje od wewnątrz jako taki no bardzo, bardzo mocno spektakularny proces, no to pożytek z tego może mieć albo istota, albo to, co niekoniecznie istotą jest, a wyobrażenie o sobie ma takie, jakie zostało zbudowane przez umysł i przez te mechanizmy, które tworzą, można powiedzieć, egoosobowość. No i to niekoniecznie będzie tożsame, a wręcz na pewno nie będzie. No i efekt też będzie różny, bo znaczy dzisiejszy szaman w to wgłębiać nie będzie. O, już przekroczył i tak 12. A miał tego nie robić, no ale jakoś tak to wyszło. Także moi drodzy, dalsza część do tego, można powiedzieć, będzie jutro. Natomiast jeszcze na koniec właśnie raz zwrócę uwagę, że to można powiedzieć dzielenie się dla tych oczywiście, którzy widzą w tym jakiś sens i mają jakieś z tym doświadczenia, czy być może chcą z takich czy innych powodów dołączyć, bo szaman, tak jak powiedział w ostatniej audycji, niespecjalnie będzie już do tego zachęcał, bo to zupełnie nie o to chodzi. Czas na rozpoznanie tego minął. A marketing w tym momencie niekoniecznie, przynajmniej ze strony szamana, cokolwiek zmienia, natomiast na ile
wy dalej będziecie używać, czy to marketingu, czy rozpoznania, no to już można powiedzieć, są wasze indywidualne procesy. Natomiast z pewnością jest to istotne de facto dla tych, którzy tą praktykę podjęli. Dla tych, którzy ewentualnie osiągną efekt finalny, no to przestanie to być, można powiedzieć, istotne. No ale na razie jeszcze nie miał szaman takich info z przestrzeni. No i co jeszcze szaman chce dodać? Bo to, moi drodzy, trochę jest tak, jak chodzenie boso po ziemi. Teraz mamy zimę, tutaj w zasadzie jeszcze przedwczoraj mieliśmy zarąbistą zimę po 10-15 stopni mrozu, a dzisiaj już mamy w zasadzie teraz prawie 6 stopni. Już ten śnieg, który odrzucaliśmy tutaj przed chałupą, to w zasadzie reszta stopniała i już mamy ziemię odsłoniętą. A te pół metra śniegu, które tutaj nam otaczały centrum wszechświata, no to sklapsało do 20 centymetrów co najwyżej. No i w tempie naprawdę kosmicznym to wszystko się topi przy tej temperaturze, mimo że nie ma wiatru. Jak jeszcze tak dwa dni, no to może tutaj resztki śniegu będziemy gdzieś po lesie spotykać, bo już wiele łąk, które tu mamy na Chondraskach, jest w wielu miejscach, łąki są odkryte. Tak szybko przy tej temperaturze się topi. I to, moi drodzy, jest tak, że kiedy chodzimy po ziemi bosą stopą, to jest to zupełnie co innego niż kiedy chodzimy po śniegu. Ci, którzy chodzili po śniegu i po ziemi, to być może mają rozróżnienie, bo to też nie do końca jest kwestia teorii, jest to kwestia praktyki i właśnie czucia, doświadczenia tego. Po śniegu jest bardzo fajnie chodzić, jest to fajne hartowanie się, ale śnieg jest bardzo specyficznym izolatorem, który rozkłada energię, czy można powiedzieć, jest taką obojętnie de facto, czy jest to śnieg suchy, czy jest to śnieg zbity, czy jest to śnieg mokry. Oczywiście każdy z tych rodzajów śniegu w pewien specyficzny dla siebie sposób rozkłada energię z ciała, kiedy bosą stopą idziemy, natomiast z pewnością każdy rodzaj śniegu jest izolatorem energii i mimo że można nawiązać kontakt, można powiedzieć, z energią Ziemi poprzez ten izolator, to jest to mocno, mocno utrudnione. No i można by powiedzieć tak, gdyby sparafrazować w pewien sposób praktykowanie pierwotnych kodów źródła na chodzenie na bosaka po śniegu, to pierwotne kody źródła, czy ich praktykowanie ma przywrócić nam pierwotny kontakt z ziemią bez, można powiedzieć, bez tego izolatora, jakim jest śnieg. Więc stan wyjściowy dla większości absolutnej z was, a w zasadzie można powiedzieć dla wszystkich, to jest taki, że ten śnieg jest mocno zmrożony i gruba jego warstwa, więc jest świetnym, mocnym izolatorem i można sobie w stanie wyjściowym czasami mocno przymrozić stopy, natomiast kontakt z ziemią ciężko, a w zasadzie wręcz jest niemożliwe nawiązać. Praktykowanie pierwotnych kodów to jest
zmiękczanie tego śniegu coraz bardziej i bardziej i poprzez to zmiękczanie i zapadanie się coraz głębiej mamy w pewien sposób coraz większą możliwość zbliżenia się do tej energii Ziemi. Ale może się okazać, że no, ta praktyka nie w pewien sposób nie zmiękczyła tego śniegu na tyle, że ten kontakt z tą Ziemią nawiązaliśmy. Natomiast ci, którzy w pewien sposób idą naszym śladem, ponieważ dostali takie narzędzie od nas, czy to z rozpoznania, czy w jakiś inny sposób, podzieliliśmy się, to są ci, którzy jak gdyby idą naszymi śladami i mają większą możliwość zapaść się jeszcze głębiej i być może nawiązania tego kontaktu z Ziemią. W pewien sposób ten nasz ślad pierwotny, choć może tego kontaktu nie nawiązał, no to nasza energia tam została. Może niewiele, może jest to tylko takie siódme echo, jak to się mówi, siódma woda po kisielu, ale zawsze jest. I kiedy nagle w tym naszym śladzie, w którym jest nasza energia, nastąpi ten kontakt, to mimo że nie my osobowo go popełniamy, to w tym momencie fraktalnie, kwantowo ten kontakt jest nawiązywany również w stosunku do każdego, kto tym śladem przeszedł. No to jest taka trochę też zależność z fizyki kwantowej. Kwantowo tego szaman nie będzie tłumaczył, ale jak ktoś się tym interesuje, to może sobie to doskonale czy dużo łatwiej mu to zrozumieć. Są to takie właśnie fizyczne zależności. Kwantowe bardziej, nie z fizyki newtonowskiej. No i właśnie to jest taka inna metafora praktyki pierwotnych kodów źródła i dzielenia się nią. Także cóż, głębiej może się uda z tym podzielić z Wami jutro, a dziś Was już zostawię, bo w zasadzie to jutro to już będzie dziś, bo już jest 0:17, a szaman idzie się jeszcze spłukać i zwiaderkować do sauny, właśnie też z okazji zwierciadełka, które było wczoraj, a dzisiaj się kończy nam fala manik, 39 dzień można powiedzieć. No nie od przesilenia, ale to w zasadzie to przesilenie, tak jak szaman mówił, od 20 grudnia nam przez 4, czy od 21 przez 4 dni funkcjonowało. I tu mamy właśnie tą nową matrycę. Od 20 liczono, dzisiaj właśnie 39 dzień. Istotny, istotny. Dobrej nocy Wam życzę. No i do usłyszenia, myślę, że jutro.